Witam Cię serdecznie, z tej strony Szymon Zduńczyk. Zacznijmy od tego, co to jest Google AdWords i co to są linki sponsorowane. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś zagadnieniem, jakimś produktem, no to wpisujesz w wyszukiwarce pewną frazę i otrzymujesz taki wynik wyszukiwania. Te pierwsze trzy to są właśnie linki sponsorowane. Pierwszy link, drugi link, trzeci link, no i to również. Czwarty, piąty, szósty i tak dalej. To są wyniki tak zwane organiczne, czyli wynikające jakby z pozycji stron w internecie. I tutaj na pewno będą pozycjonerzy walczyć o te trzy pierwsze wyniki, bo one są najważniejsze. Natomiast Ty będziesz tutaj wyżej, powyżej wyników organicznych, ale musisz za to zapłacić. I możesz wykorzystać to, że internauci nie wiedzą, że to są linki sponsorowane. Bardzo wiele internautów nie zdaje sobie z tego sprawy i po prostu klika w ten link i przenosi się na Twoją stronę, gdzie dokonuje zakupu albo zamawia u Ciebie pewną usługę. I na tym to właśnie polega. Jakie są zalety Google AdWords w stosunku do takiej tradycyjnej reklamy, na przykład banera na płocie? No pierwsza rzecz to jest, docierasz tylko do zainteresowanych. Skoro ktoś wpisał w wyszukiwarce daną frazę, to jest zainteresowany tym zagadnieniem, tym produktem. Więc te linki są kierowane tylko do tych osób, które są potencjalnymi klientami. Natomiast jeśli chodzi o baner, no to czy chcesz, czy nie, to codziennie przejeżdżasz koło tego baneru i oglądasz go. Ma to pewne zalety, jeśli chodzi na przykład o budowanie świadomości marki, ale nam zależy na sprzedaży, a nie na w tej chwili budowaniu marki. Drugą ważną cechą jest to, że płacisz tylko za kliknięcie. Płacisz określoną kwotę za to, że ktoś kliknie w Twój link i przeniesie się na Twoją stronę i ewentualnie dokona zakupu. Natomiast jeśli chodzi o baner na płocie, no to płacisz z góry całą kwotę i nikogo nie interesuje to, czy Ty sprzedajesz, czy udaje Ci się coś sprzedać, czy nie. Kolejną bardzo ważną cechą jest to, że możesz kontrolować wydatki na tą reklamę, na te linki płatne. Możesz te reklamy uruchomić, możesz je wstrzymywać, możesz płacić spore kwoty na emisję, albo możesz płacić mało, w zależności od tego, ile masz pieniędzy w danej chwili. Także te możliwości, które miały do tej pory bardzo duże firmy, na przykład na kampanie billboardowe, czyli docieranie do dużej ilości osób, teraz są w Twoim zasięgu, bo nie musisz wydawać potężnych kwot. Możesz zaczynać od dosłownie pojedynczych złotówek, żeby Twoje reklamy były wyświetlane. Kontrolujesz wydatki na każdym etapie, to Ty decydujesz, ile chcesz wydać na poszczególne kampanie, czyli na promocję poszczególnych produktów. To możesz precyzyjnie określać i regulować stawki w zależności od tego, czy produkt jest droższy, czy tańszy, czy ma większą sprzedaż, czy lepiej się sprzedaje, czy nie. O tym decydujesz właśnie Ty. Następną cechą jest precyzyjne określanie zasięgu i terminu. Możesz określić, w jakim mieście, w jakim województwie, albo w jakim państwie, albo w jakimś innym obszarze zdefiniowanym przez Ciebie ta Twoja reklama ma się wyświetlać. I oczywiście możesz decydować o terminie wyświetlania tej reklamy. Możesz określać ramy czasowe, a możesz tę reklamę puścić bezterminowo. Możesz decydować o dniach w tygodniu, w których ma być emitowana ta reklama, ale również możesz nawet bardziej precyzyjnie tą reklamą sterować i określać nawet co do godziny, więc masz pełną kontrolę nad zasięgiem i terminem. Natomiast jeśli chodzi o baner na płocie, no to po prostu jest on stacjonarny i jego zasięg jest stosunkowo mały, chyba że ten baner jest blisko na przykład drogi krajowej, wtedy ten zasięg się powiększa, natomiast ten zasięg jest stosunkowo mały. No jeśli chodzi o termin, to jest z góry określone, najczęściej jest to, płaci się za miesiąc emisji banera, czy reklamy w wiacie, komunikacji miejskiej, albo jeśli chodzi o billboard, to są stawki miesięczne, więc z góry musisz zapłacić za tą kampanię i jest ona określona, nie możesz jej przerwać w trakcie, musisz mieć po prostu zabezpieczony budżet z góry. Kolejną bardzo cenną cechą jest brak opłat wstępnych, czyli nie musisz nic wydawać, żeby rozpocząć tą kampanię. Po prostu wsiadasz do komputera, wypełniasz formularz, odbierasz maila i uruchamiasz kampanię w zasadzie z marszu. Jeśli chodzi o baner czy o reklamę drukowaną, to musisz się przygotować do tej emisji.
musisz po prostu zwyczajnie wydrukować ten baner i to jest właśnie koszt wstępny. Następną bardzo ważną cechą, następną ważną możliwością jest szybka emisja. W zasadzie na drugi dzień po założeniu konta Google AdWords możesz te reklamy swoje emitować. Natomiast jeśli chodzi o baner na płocie, no to zajmie ci to około tygodnia. Musisz pierw przemyśleć, jaka tam reklama będzie pasować. Pójść, wymierzyć albo dostać jakieś wytyczne i wtedy pójść do drukarni, ale wcześniej musisz oczywiście zaprojektować ten baner, zdobyć materiały, zdjęcia, tekst. Musisz na tym spędzić trochę czasu, no a później musisz się udać tam albo powiesić ten baner, albo po prostu dać to, żeby ktoś to powiesił, więc to jest twój czas, który musisz przeznaczyć, żeby ta reklama mogła zaistnieć. To są najważniejsze zalety linków sponsorowanych w stosunku do reklamy tradycyjnej. To wszystko z mojej strony. Mówił do was Szymon Zduńczyk. Cześć.